W Wierszowie? To wszystkiego tu brakuje. Nie? Nawet nie mają porządnego boiska. No. I kultura, po prostu młodzież nie ma gdzie iść, po prostu w takim głupim Jutkowie jest plaża, a w Wierszowie po prostu nie ma plaży. Młodzi teraz, bo miałem gospodarstwo, muszą pracować poza gospodarstwem, bo na wsi już nie ma gospodarza. Ani krowy nie ma, ani tego. Jedynie świnie trzymają. Mnie się wydaje, że wszystkiego, bo ja z dużego miasta jestem. To, co powinno być, to jest, ale niektóre rzeczy to takie małe, to nie zwracam uwagi na to. No już dużo rozrywek tutaj mamy w Wieruszowie, powstał basen, skatepark, można naprawdę fajnie się bawić. Nie, myślę, że jest dobrze, jak na ten moment. Wszystko jest, aby pieniędzy mieć. Najbardziej mi się wydaje, że potrzebny byłby basen. Potrzebny byłby. Ja się tym nie interesuję, bo nigdzie wiesz, nie chodzę. Mało zakładów jest. To ty nie? No, mało zakładów. Czego? Niczego, no. Chłopak wolny, no to co mu może brakować? No? Ojejku, basenu, takiego porządnego. Parkingów. Miał być wielki, duży basen kryty. Co się stało? A dla dzieci, a dla młodzieży rozrywki to też tutaj raczej nie ma. No, przede wszystkim no, jest parę ulic, które należałoby zrobić, a główna ulica, wizytówka miasta. Tak czy nie? Schodów ruchomych. Chodników ruchomych, bo mamy takie dzieci. Często bywamy w Kępnie, w rynku właśnie, siadamy pod parasolami, wypijamy piwko albo kawkę, albo zjadamy loda, a tu to się jakoś nie może przyjąć. Ciężko mi powiedzieć naprawdę, bo ja tutaj mało przebywam. W Wieruszowie brakuje, jak wszyscy wiedzą, kontenerów, na które wszyscy czekają.